Idę teraz dalej za Ojcem Pio, bo Pan Bóg nas umacnia i daje wielkie lekarstwo przez dar zrozumienia mszy świętej. Dzisiaj Jego słowa o przeistoczeniu. Przeistoczenie to inaczej konsekracja. Jak ktoś jeszcze nie trybi, to jest to modlitwa po święty, święty, święty. Jak ktoś jeszcze nie trybi, to taki fragment mszy świętej, kiedy kapłan do góry podnosi hostię. Większość u nas robi tak, cyk, cyk. To jest to obrażanie Boga, bo w starym, to co Pan praktykuje, w mszałach rzymskich aż od XVIII wieku, gdzie przygotowano do liturgii, w każdym jest najpierw przeistoczenie chleba, kapłan uklęka i adoruje Pana Jezusa. Stąd macie moje klęczenie. Nie, że wymyślił Natanek, tylko mam dowód źródłowy, że tak było. Później wam pokazuję Pana Jezusa, abyście Go widzieli, uwielbiali. Następnie uklękam, znowu adoruję i zauważyliście, że troszkę zmieniłem tę modlitwę, żeby nam nie mówili, że zmieniam konsekrację. Kiedy uklękam po raz drugi, wtedy odmawiam z wami modlitwę: O mój Boże, wierzę w Ciebie. Moi rodzice tak w Rzymie rozmawiali, tak widziałem w Alpach, czyli był to zwyczaj Kościoła, że ludzie na głos odmawiali modlitwę uwielbiania. Ja dokładam jeszcze później modlitwę papieża Piusa XII, Pan Bóg i Bóg mój. Za każde Pan i Bóg mój, pamiętacie, macie raz w tygodniu odpust zupełny. Chcę wybrać dzień, że raz w tygodniu masz za te słowa Pan Bóg i Bóg mój, masz odpust zupełny. A codziennie, przez kolejne 6 dni, masz 300 dni odpustu zupełnego za wypowiedzenie świadomie i uwielbieniu Boga. I przeistoczenie to też jest, kiedy kapłan podnosi kielich do góry. Przed Ojcze nasz, to kiedy bierze do ręki lewej ciało Pana i krew Pańską, to się nazywało w języku polskim małe podniesienie. Kiedy śpiewał Pan Jezus przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie. To tyle obrazów, 4 obrazy wam pokazałem, co to jest przeistoczenie, aby Państwo wiedzieli, o czym teraz mówię. Przeistoczenie jest właściwym czasem, w którym następuje autentyczne połączenie nieba i z ziemi. I teraz rozumiecie naszą naukę w oparciu o Katalinę Ribas, o ten moment mszy świętej. Jak to zrozumieć otwarcie nieba i ziemi? No proste. W czasie święty, święty Matka Boża przychodzi, klęka po mojej prawej ręce, jakby na wysokości metra klęczy. Tu mamy przed domem obrazy, niech rodzice pokażą dzieciom, jak to wygląda. Przychodzi chór aniołów z tamtej strony, z tej przychodzi chór świętych, a tu przed stopniem komunijnym dzieci jest tłoczno, przychodzą dusze czyśćcowe. Najwięcej szczęścia mają te dusze czyśćcowe, których żyjący znajomi czy krewni są nam przy świętej. Wy wtedy zbudzajcie intencje: Panie Jezu, dusze z rodziny i najbliższe na czas mszy świętej. Zwolnij. A kiedy dusza czyśćcowa przychodzi na mszę świętą, kiedy się niebo łączy z ziemią, no to co jest dla niej zatrzymane? Kara czyśćca dziecka ma 30 minut, czasami 2 godziny, ma luzu. One czekają na ten moment. Wy nie wiecie, jakie to jest oczekiwanie. To tak? To tylko można dać obrazowo, kiedy moi chłopcy pracujecie przy kamieniu, jest duszno i nie pijesz, Pawełku, 10 godzin wody. Nie masz picia. I zrób taką praktykę po całym dniu i przylecisz tu na górę. To ty pójdziesz, rady pijesz. To jest takie pragnienie.
A jakbyś tak wytrzymał bez dwóch niepicia, to dla tych dusz to jest taki napój. U Marii Simy są sceny, gdzie jak kropiła w mieszkaniu wodą święconą, bo duże do niej wchodziły, to one wołały jeszcze więcej, więcej, bo jest nam lżej. Czy na tym, tu po tym momencie następuje autentyczne połączenie nieba z ziemią. Otwiera się niebo wraz z całym mnóstwem łask, z których największą jest obecność Boga. Bo kiedy kapłan modli się przy przetyczni, trzyma hostię w ręku, to w tym momencie, moi drodzy, następuje pierwsze spotkanie z Bogiem. To, co widziała Katalina Libas, ta hostia się rozrasta. Staje się coraz większa. W hostii widzi wizerunek, twarz Pana Jezusa. Kiedy kapłan modli się nad kielichem i trzyma kielich, zaczyna się nieprawdopodobne otwarcie Boga na nas. Oto Bóg Ojciec, jakby znad tabernakulum, chwyta swoimi rękoma drzewo krzyża, na którym wisi żywe ciało Jego Syna, naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Z Jego boku płynie mnóstwo krwi. Ona widzi, jak z Jego boku wychodzą promienie białe i czerwone. I ten, jakby mgła, albo jakieś promienie, one idą na każdego z was. To jest nieprawdopodobny czas łaski. Ci wszyscy kapłani, co robią wystawienie, cyk, cyk, przyklęgną, bierzcie, pijcie, cyk, cyk, oto wielka tajemnica wiary, to są nieskończeni barbarzyńcy. Bo to jest czas łaski. To trzeba tego Boga przytrzymać nad wami. Abyście otrzymali wiele. Abyście mogli prosić. Znacie życiorys ojca Pio. Jego konsekracja to było 5 minut. W filmie to jest pięknie pokazane. Kiedy przyjechali kurialiści, stoper włączyli i gadają. Lud na kolanach, patrz, patrz. Minuta, patrz. Dwie, za chwilę ujęcie, 4, dalej, a on dalej trzyma. A on dalej cierpiał. Ojciec Pio otrzymywał dar Golgoty. Przeżywał cierpienie Pana. To była jego jedna wielka męka. Pan Jezus zabierał go na tą najbardziej autentyczną i prawdziwą, rzeczywistą Golgotę. A ci mieli problem z zegarkiem i stoperem. Niebo otwiera się z całym mnóstwem łask, z których największą jest obecność Boga. Wy chcecie doświadczyć bliskości Boga? Nie ma większej, jak w czasie przeistoczenia. Chcecie zobaczyć Matkę Bożą? Nie ma stosowniejszej, lepszej chwili. Ona wtedy tu jest. Ty sobie poczuj, Maryjo, tyś tak blisko. Kiedy zrozumiecie te przestrzenie, no to z waszych kościołów szybko wylecą bębny. Wszystko wylecą gitary. Wylecą szybko oklaski, tańce, wrzaski. To jest pomylenie pojęć. To nie to miejsce. Jeśli kapłan chce unosić ludzi, niech to zrobi na łące, w salce katechetycznej, ale niech nie robi cyrku w kościele. Przenieście swoją wyobraźnię, jest góra Golgoty, a tu porozbierana młodzież, wynegliżowana. Ura, fa, la, fa. Dziś to się tak wygląda sceneria dzisiejszej Golgoty. Tu też poproszę o to orędzie, kiedy Pan Jezus pokazuje, co my robimy w Jego świątyniach, a On umiera. To Wam muszę przypomnieć, żeby dobitnie zrozumieć, co się tu dzieje. Kiedy Ty wrzeszczysz, czy Ty zobaczysz Boga?
kiedy ty jesteś skupiony na siebie, dostałeś jakieś uniesienie, tyś powinien współczuć Bogu, prosić Go, żeby ci dał łaskę cierpienia, żebyś Mu pomógł zbawić się. A my mamy full wypas, radość, uniesienie, ach, o, i Boga nie widzimy. Chrystus cierpiący ukazuje się pod postacią chleba i wina. W Poznaniu toczy się wielka bitwa o średniowieczne profanowanie przez Żydów trzech kości. Mówią, że mit. Usuwają tablice, bo zajawiły. Usuwają z kościoła tego wielkiego cudu eucharystycznego tablice pamiątkowe. Piszą współczesne wyjaśnienia tych zdarzeń. Te co za specjaliści. Chyba mają już program przeniesienia w czasie. W Poznaniu już jest program, gdzie biskup korzysta z daru, że nagle jest w średniowieczu i on już wszystko wie, że tam były mity i że tam były zdziwienia. Młodzież, filmy znacie o przeniesieniu w czasie. Nie, ktoś znał kiedyś, widział film, że taki o przeniesienie w czasie. Siada w jakąś tam kabinę, bohater i już się znajduje podczas wyprawy krzyżowej albo z Jagiełą bierze na polowanie. Kto taki film widział, ręka do góry, bo ja widziałem. Ktoś miał tu i to już młodzież, jesteśmy na bieżąco, więc rozumiecie, już takie programy i takie zdolności są w Poznańskim, bo oni wiedzą, co się wydarzyło za czasów Jagieły i wiedzą, że tak nie było. Dlaczego tak z tym walczą? Bo oni wam już nie pokazują, że dzisiaj Pan Jezus, moi drodzy cierpiący, ukazuje się wam pod postacią chleba i wina. Ta biała chustyjka tam, dzieci, to dalej taki sam chlebuś, że jak go dasz po mszy świętej pieskowi, to się nic nie stało. I za chwilę będą wam tak mówili, jak protestanci, że to tylko symbol, symbol, nie żywy znak, symbol. I większość z was to wszystko wierzy. I cóż to jest usunąć tablicę cudu eucharystycznego, zdarzenia krwawiących hostii porzuconych w polu? To wymyślił Jagieło, a paru takich natanków, co było w średniowieczu i później podtrzymywało to dziś, dzięki przeniesieniu w czasie, mając te już sprzęty, jestem ciekaw, jaką rakietą leciało duchowieństwo poznańskie, że wie jak tam było, bo bym się też przeleciał, ja bym poleciał do czasu Pana Jezusa. Żeby mnie przejść do Palestyny 2000 lat temu, jakbym go całował po nogach. Chodziłbym dzień i noc za nim. Jakby ktoś wiedział, że już taki program jest, to też mi to załatwcie, bo zazdroszczę po części wyższym duchownym poznańskim, że już potrafili się przenieść do XV wieku. To też jest duże osiągnięcie na polskie warunki. Męka Pańska przechodzi teraz swój najwyższy i najstraszniejszy etap. Moment konsekracji, przeistoczenia. Mówi ojciec Pio, męka Pańska przechodzi teraz swój najwyższy i najstraszniejszy etap. I wstydziłbyś się jeden z drugim, kiedy w tym momencie jesteś na cmentarzu, gdzieś wokół kościoła, co ty przeżywasz. Wstydziłbyś jeden drugi, który podczas konsekracji stoisz. Wstydziłbyś się, bracie kapłanie, który zachęcasz ludzi do stania. Bo to już jest na ziemi polskiej, to już jest, to idzie jak lawina. Ale ty wstydu nie masz, bo nie wierzysz. Gdybyś honor miał, to byś przynajmniej uszanował większość. Ale w oparciu o zasadę posłuszeństwa wszystko kasują. I druga zasada ujednolicenia wszystkiego.
żeby był taki sam Kościół. Takiego Kościoła już nie będzie. Chrystus zawieszony na krzyżu, ukryty z ciałem i krwią, czyni swoje przebłaganie za każdą ludzką duszę. Bez względu na to, jaka ona jest. Bóg dalej rozwija i rozlewa swoją miłość na każdą duszę ludzką, aby mogła żyć. Dziś, przypominam, mam mszę świętą za Roberta. 30 dni po śmierci. Rodzina wierząc czyni wszystko, aby mu tam pomóc, bo tam się już jest bezradnym. Tylko modlitwa może przemienić jeszcze jego, co nie daj Boże, niewłaściwe zachowanie wobec Boga, czyli bunt, plucie mu w twarz i przeklinanie go. Jak wąż na pustyni, tak Chrystus na krzyżu czyni cud uzdrowienia całej ludzkości. I wy, katolicy, macie problem raz w tygodniu nie być na mszy świętej, żeby przylecieć ze swoją chorobą, swoim krzyżem do Pana Jezusa, aby się uleczył? Skoro ojciec Pio mówi, że jak wąż na pustyni, tak Chrystus na krzyżu czyni cud uzdrowienia całej ludzkości. Powinna takim startem pionowym angielskiego samolotu rosnąć krzywa do góry wzrostu ilości mszy świętych i u prawosławnych, u grekokatolickich i u nas katolików. Bo są to trzy źródła uświęcenia świata, uzdrawiania całej ludzkości. Teraz chyba zrozumiecie dramat prawosławia, kiedy komuniści zburzyli ponad 150 tysięcy cerkwi. Grubo ponad 100 tysięcy wymordowali biskupów i popów, kapłanów. No bo skoro przyszedł system szatański na ziemię, musiał się pozbyć przeciwwagi. Więc takiego czesania chrześcijaństwa, jak było za komuny w Rosji, nie przeżyła żadna cywilizacja ani żaden na świecie naród. Przeżył. We Francji, Holandii czy Niemczech. Ale tam inną bronią, ideologią i poprzez wkręt do wewnątrz Kościoła. Męczeństwo wschodu wydaje owoce, bo się Rosja budzi, ale rozsadzanie od wewnątrz nie wydaje żadnych owoców we Francji, ani w Holandii, ani w Niemczech. Czasami wam piszą artykuły, że Kościół we Francji budzi, bo jakiś tam ruch się gdzieś spotkał. To jest kropla w morzu, to jest tyle, co by kot nasikał. A oni na podstawie tego wypisują, że się budzi. Trzeba być we Francji, w Niemczech, by zobaczyć katastrofę, a nie budzenie się. Ci, co piszą, nie mają rozumu krytycznego, więc na podstawie jednej przesłanki pisać, że na ziemi polskiej są już takie źródła wód, że wszyscy będziemy mieli lepiej i cieplej. No na razie są źródła, ale nie mamy nic lepiej ani cieplej. Jak Izraelici mieli patrzeć na obraz wywyższonego węża, tak chrześcijanie winni patrzeć na wywyższonego dla nich na krzyżu Chrystusa. W Polsce już poniżej 20% do kościoła chodzi, średnio. Więc 80% nie patrzy co niedzielę. Skąd wiesz do łaskę? Wasi kapłani zamykają świątynię na wakacje, nie ma intencji, napisze kartkę, dziś mszy świętej nie ma, bo nie ma płatnej intencji, pojechałem na urlop. Podprowadzali koncelebry, żeby, rozumcie, było jak najmniej mszy, bo dziś to rozumie. Czemu jest dana koncelebra? Na czym to polegał ten trik? Zgromadzi się 100 chłopów przy ołtarzu, jeden prowadzi, a reszta śpi.
bo to z zawodu siada i śpi. Myśli o czymś innym, więc jest uroczyste bałwochwalstwo na waszych oczach, bo nawet nie skupia się, co mówi, jak mówi konkretnie, nie wie, co mówi, bo rękę wyciągnie i spuści, zamiast stumszy, jest jedna i to jeszcze tak zdewastowana. Czy państwo rozumieją te wszystkie sprytne przesunięcia? Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak starzy kapłani na ziemi polskiej w latach 60. i początek 70. buntowali się przeciwko koncelebrze. Ile było monitów, wezwań i prześladowań duchowieństwa, żeby przyjęli koncelebrę. Dziś rozumie, jaki to jest przekręt. Więc, moi drodzy, nie dziwcie się, że u mnie na głównych uroczystościach czy w wielu innych punktach, moi drodzy, będą msze trydenckie. Zniknie problem koncelebry. Trzeba być lisem, żeby wymyślić pewne rzeczy. Niech się każdy dołoży i niech się spotka z Bogiem, a nie wygodnie siedzi i mi przedrzemie całe wydarzenie. Także już coraz rzadziej będzie ktoś przy Bogu moim stał. Masz kaplicę, odprawiaj mrze. Uwielbiaj Boga, bo dużo więcej pomożesz światu. Czyli przypominam, jak Izraelici mieli patrzeć na obraz wywyższonego węża, tak chrześcijanie winni patrzeć na wywyższonego dla nich na krzyżu Chrystusa. Przy dobrych wiatrach w Polsce okres od święty do waszej komunii to jest od 5, od 4 minut do 10. Bo jak weźmiesz drugą modlitwę, Pawełku, Mateuszku, no to 2 minutki po kongregacji. Myk, 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 ojcze, nasz komunia. Do tego dochodzą rozbójnicy, szafarze, cyk, cyk, cyk. I poszli. Zauważyliście? Przypominam. Na początku czerwca padł w Polsce rekord odprawienia niedzielnej mszy. Z listem episkopatu, z litanią do serca Pana Jezusa 16 minut. Dzieci, swoisty rekord. Bo już znam, bo na naszych gruntach tu Beskidzkich to i w niedzielę i 25 minut, poniżej 30 się, no Mateusz chyba zna, nie, że się sodziło poniżej 30. I wszyscy próbują wikaremu, nie? Ale jest wikary obrotne, nie? Rozumiecie te obroty, nie? Więc rekord Polski, prawdopodobnie świata, niedzielna msza święta, 16 minut. Stąd rzuciłem hasło na Polskę. Jeśli by się gdzieś wydarzyło, że to padł rekord, to mnie informować, bo to musimy żyć takimi wydarzeniami. No bo to jest rzadki okaz, aby tak szybko pozbawić was daru wpatrywania się w Boga i, moi drodzy, otrzymywania łask. Tak chrześcijanie patrzeć na wywyższonego dla nich na krzyżu Chrystusa. Dziś wy na kogo patrzycie? Na kapłana. Odwrócony twarzą do was. To mają wyćwiczone. Złote jakieś łańcuszki, koszule, moi drodzy, z mankietami, klamry złote, but odpowiedni, spodzień odpowiedni, Pan z wami. Hej, ja tu ksiądz Piotr jestem. Halo, ja tu jestem. Widzicie mnie? Fryzura odpowiednia, bo to dziewczęta lubią troszkę jeszcze żelu, przekręcone, aż w kościele połowa bab piszczy, no bo taki rekin przy ołtarzu. Wiem, ile mi mówiło, jakby ksiądz był moim mężem. I deklaracje gotowości bojowej kobiety, abyś wystartował w ofertę, no bo Pan z wami, ja tu na tamek jestem, Boguś, jak ty byś był księdzem, taka postura, 1,80 m, przystojny, silny zawód, jakby tu jeszcze tak dziś na mszy stanie, jak dzisiaj tu jesteś ubrany, człowieku, bo cały stan niewieści jest twój, to parafia cała, paszport na ciebie, sobie nie zdaje sprawy, jeszcze byś puścił koszulę
I jakiś przy komunii mocny zapach, olspać, bo takie silniejsze, do 10 metrów to idzie. Człowieku, większość kobiet mówi, że czuła ojca piją. Dzieci ogarnowa z uśmiechem, ale to wszystko przerabiałem, rozumiecie? Pierwsze zjawisko to było w Oświęcimiu. W pierwszym roku dostaliśmy mydełka, te europejskie. Tylko się myłem mydełkiem. A taka nastoletnia, księże, jakie czucie, jaki zapach, co ksiądz stosuje? Ja tylko się mydełkiem mył. Boguś będą się wpatrywać Pana Jezusa? Ten gwiazdor przy ołtarzu za chwilę nakazanie dla dzieci przyniesie Miki przebraną, kacora Donalda i mówią, i mówi kazanie, wy wszyscy, ach, och, jak dzieci zachwycone. No i oczywiście za chwilę przyjdzie z kacorem Donaldem na krzyżu, będzie następna i by pokazać wam, o co dochodzi. I tak się to dokonuje, wszystko na waszych oczach. Jest taka strona internetowa, bo nie podaję, żeby zobaczyć, jakie są dziwactwa w naszych kościołach polskich. Jest taka strona i tam pokazują co jakiś czas, ma myszkę Miki i do ołtarza idzie. Te kapelonek ubrany, taka większa od niego, na tronie siada myszkę Miki, no i parafianie, młode mamusie, ach, ten ksiądz umie to trafić do dzieci. No myszka Miki zbawi wasze babę dzieci. Wy się poczycie uniesione, no i weźcie myszkę Miki i powieście jej nad łóżką. Nad łóżkiem, może myszka Miki was zbawi. Rozumieją państwo teraz dramat, co mówi ojciec Pio, wpatrywać się w Zbawiciela? Kto o tym mówi? Później się nie dziwcie. Znam parafię w Polsce. Na kładzie w Ornacie wjechał do kościoła celebry. Ministranci przed nim, na kładzie. Do deski wjechał w Poltu na południu Polski. Do ogół nam przy dziecinnej na kładzie wjechał. Ja bym mu policzył mojego konia polskiego, tylko się dogadał, żeby tak zatkiem prasu tak rzucił grzbietem na kościoła, żeby się na żelandorze znalazł, to może wtedy mszę z żelandolu odprawił. We Francji jest kaplan, co na mszę świętą na motorze jeżdża, na Harleju. Żebyście to wiedzieli, gazety katolickie polskie o nim opisują, jaki to jest kapłan, przywódca, moi drodzy, motocyklistów. Ty jak myślicie, Boguś, na takiej mszy świętej, to się w kogo wpatrują? No w Harleja, nie? Nierdzewka, motorek szeroki, siądziesz, no i do tu amsza, tu. Widział ktoś Boga? Pani Helenko, wpatrzył się ktoś Boga? I macie takie szkoły wpatrywania się. A później wam zrobią jeszcze śpiew jakiegoś big bandu, albo baby wam wprowadzą na materacach z obcisłymi getrami, biskup siedzi na tronie, tu tabernakulum, a ona goni i obraca się. To jest nieprawdopodobne. I mówią, inscenizacja i wpatrywali się w Boga. A po takiej później inscenizacji każda się pyta, ekscelencjo, jak wyszła? Wszyscy, och, ach, co za dykcja, co za harmonia, co za dźwięk, co za poruszenie. Niebiosa się przebudziły. Pan Bóg zmienił miejsce. Dzięki temu występowi zamieszkał na Jowiszu. W niewidzialny na sposób ludzki, a realnie obecny w chlebie eucharystycznym, jest wywyższony dla nas przez dzisiejszego Mojżesza, przez kapłana, który czyni dla ludzkości przebłaganie. W niewidzialny sposób ludzki, znaczy, że ja to nie widzę. Realnie obecny w chlebie eucharystycznym, że jest tam. Na dowód realności, że on tam jest, no to to nasze pokolenie ma cud, gdzie w Polsce? W Sokółce. Cud eucharystyczny. Taka sama krew jak w Lanciano, czy gdzie indziej. Te same parametry. No więc każdy, choćby był niewierzący, no musi klepnąć, że to jest z tego cyklu. Skoro w Lanciano jest cud, no to w Sokółce też muszę być, no sceptycy.
nie dopilnowali sprawę, bo trzeba było utopić siostrę zakonną, poimiczek wylać na śmietnik i sprawa byłaby załatwiona. Nie zdążyli, rozumiecie? Nie zdążyli ugasić. Albo biskup miejsca, tam jest święty. Bo to jest dowód na świętość i wiarę biskupa. Jeśli powołuje komisję, czy to był cud eucharystyczny, to musi mieć dużą wiarę. Więc parafii w Sokółce i diecezji, tam Batyza Białostocka, gratulujemy świętego biskupa, bo nie do wiarek by ukartował. To by się Kasik Słoik rozbił, to by auto ukradli przy przejeździe, bo to metody są tak proste, że doprowadzono i ogłoszono, że cud eucharystyczny, czyli biskup miejsca, musi być bardzo wierzącym.